Cześć, witajcie na kanale CTG TV, ja jestem Jacek i zaprezentuję Wam dzisiaj łami basowe z lat 90. Serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym jest łami od Digitecha, to spieszę z odpowiedzią. To efekt typu pitch shifter, który symuluje działanie wajchy w ruchowym moście. Oprócz tego ma też funkcję oktawera czy harmonizera, który dodaje do bazowego dźwięku kolejne interwały. Łami generacji pierwszej powstało w 1989 roku i pierwszym wielkim, który do dziś kojarzony jest z tym brzmieniem, pozostał Tom Morello. Jeżeli znacie pierwszą płytę Rage Against the Machine, to wiecie, o czym mówię. W latach 1994-1998 produkowano drugą iterację tego efektu. Dwójeczka zmieniła trochę wygląd, mianowicie kształt i kolor z pięknego czerwonego do czarnego. W międzyczasie powstała też wersja basowa tegoż efektu w kolorze niebieskim, którą dzisiaj Wam zaprezentuję. Łami zgodnie z niegdysiejszą tendencją nie posiada true bypassu, a bufor. Sygnał wyjściowy możemy regulować potencjometrem. Oprócz tego mamy dwa wyjścia dry i wet, a zasilanie odbywa się przez napięcie przemienne 12V. O działaniu efektu informuje nas masa diod, z czego pierwsze cztery informują nas o trybie działania i sygnale. Czerwona na samej górze informuje o trybie true bypass. Zielona obok oznacza, że jesteśmy w trybie toggle i możemy wybierać między dwoma wcześniej zapisanymi brzmieniami, szczególnie przydatne na koncertach. Na dole z kolei mamy diodę zieloną informującą o sygnale oraz czerwoną, która krzyczy, gdy sygnał jest przesterowany. Nie będę Wam opisywał wszystkich opcji brzmieniowych, po prostu kilka z nich zaprezentuję. Zapraszam. Co Wam mogę powiedzieć
o tym efekcie. No wiadomo, to już nie jest efekt na nasze czasy, tak? Dzisiejsze harmonizery potrafią obniżyć cały strój gitary, możemy sobie po prostu zejść i praktycznie nie słychać tej różnicy, opóźnienie jest bardzo małe, dźwięki się nie gubią i brzmi to naprawdę, naprawdę spoko. Tutaj mamy cały czas tą trochę te rozjazdy, dwa może jeszcze trochę łapie, ale trzech to już absolutnie nie w ząb. Ale dodaje to takiego fajnego smaczku, myślę, że jest to spoko, szczególnie dla fanów Tula, dla kogoś, kto szuka nieszablonowych dźwięków. No i jest to jakaś tam pamiątka z lat 90., jak to wszystko się rodziło, powstawało, no taki, podobnie jak XP200, taki nowoczesny vintage, nie wiem jak to nazwać, coś takiego. To by było tyle na dzisiaj, dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że prezentacja efektu również. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, jeżeli macie jakieś pytania, to komentarze są do Waszej dyspozycji. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się już niedługo na CTG TV. Adios!